Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy sianokosy. I lecimy i tak. Pierwsze co musimy zrobić, to przerzucić skrzynię na wolniejszą, żeby można było wolniej, bo na szybsze, za szybko się jeździ. Już przerzucono. I tak, a następnie składamy kosiarkę. Nie wiem, jak mi to się samemu uda, ale jakoś musi. I tak. Pierwsze co, to zdejmujemy wałek. A następnie tutaj jest takie lekkie przęgiełko, coś takiego. Należy odbezpieczyć. O. I rozkładamy. Oho. Nie tak łatwo. Jeszcze troszeczkę. Już trochę pasowały, to trochę już to się zaraz może urwać. Znaczy, może nie zaraz, ale już widać, że dobra, teraz może troszeczkę spuszczę. O. I będzie dobrze. Nawet jak widzimy, samemu jakoś idzie. Zaraz trzeba cofnąć. Tutaj mamy takie coś, żeby nie zdejmować zaczepu. Tam jest wałek, żeby nie zdejmować zaczepu, który jest dosyć ciężki. Każdym razem to takie wystarczy coś takiego podwiesić. No za bardzo nie podnosić, wiadomo, i będzie. Dobra, jeszcze troszkę spuszczę teraz. Dobra. Stronę. Tak, tak, dobrze. Coś ten wałek już tutaj smagować by pasowało trochę. Dobra. I teraz. O. Jak widzimy, troszkę się trzeba pomęczyć. Ale takie uroki. Siedzi i chyba teraz skręcić trzeba. Łącznik. Dobra. Będzie. Może tylko stronę to założę.
Dobra. Tu siedzi. Tu też siedzi. Teraz trzeba szybę zamknąć, żeby nie kurzyło do kabiny. I tak. Wałek. To. I jedziemy. Ogólnie to mamy tak do koszenia. Jakoś to wszystko tak do wierzby. I tam dalej troszeczkę. Najpierw to pojedziemy może drogą. Zobaczymy, jak to będzie szło. Drogę wykosimy. Dobra. Co prawda kosiarka bez osłon. Ale już dzisiaj już nie było czasu, kiedy już nie było kiedy założyć. I tak. No niestety. Start. Gdyż... O. Teraz można kosić. Dobra jest.
właśnie kończę już jedną łąkę. Teraz został mi ten klin i naokoło jeszcze objechać i pojadę dalej na łąkę ciąć. Także ruszamy. Moim, powiedzmy, sposobem na cięcie jest tak objechanie normalnie jak się kosi, dopiero później w drugą stronę. Zależy ile potrzeba. Bardzo dobrze sobie radzi, dobrze docina, noże też mam dobre, firmy chyba Radura, niemieckie, także tutaj nie ma co też robić, bo tak trawa nie jest za wysoka, jest troszeczkę chyba piaseczek, dlatego jest jak jest. Bardzo dobra.